Pomyślałem sobie o tobie, abyś była w projekcie Dobre Życie by Ibisz, bo pływaliśmy łódką po Zegrzu. Ty byłaś z Hanią, swoją córką, tak. Ja z moją Asią. Jeszcze Borysek był w brzuszku. Tak. I pamiętam, że urzekła mnie twoja osobowość, wasza radość życia. Skakałyście z łuki do wody. Pomyślałem, ta dziewczyna kocha życie. Z tą dziewczyną przebywanie z wielką przyjemnością. Jest w niej niesamowita radość życia. Czy ty to masz genetycznie? Czy nauczyłaś się tego w domu? Czy może pomyślałaś sobie, że warto być takim? Nauczyłam się tego. To była ciężka praca. Wcześniej podchodziłam do życia, do wyzwań, a właściwie to nie były wyzwania, tylko zawsze problemy, właśnie na takiej zasadzie, że jest jakiś problem, że coś muszę. Ale tak jak powiedział mój świętej pamięci szef, kiedyś przyszłam do niego i mówię: Sebastian, słuchaj, mamy pewien problem. A Sebastian mówi: słuchaj, w naszej firmie nie ma problemu, w naszej firmie są wyzwania. I właśnie to też była taka lekcja, to mi tak utkwiło w głowie i tak mocno to zapamiętałam, że no właśnie, to jest kwestia podejścia. Czy podchodzimy do problemu, dźwigamy to, czy jest to jakieś wyzwanie, jakaś nawet przygoda może z tego być. Więc nauczyłam się tego. Można się tego nauczyć i zachęcam do tego, ponieważ życie zupełnie inaczej wygląda i smakuje. Ja też zawsze mówię, że każda taka negatywna wiadomość, czyli jakiś tak zwany problem, sprawa do rozwiązania, to zawsze jest tylko informacja, co można poprawić. Najgorzej, jak nie ma żadnej informacji. To prawda, więc tak, masz rację, absolutnie. To jest wyzwanie, tak wygląda życie. Życie i musimy to zaakceptować. To jest clue. Bo ja zawsze narzekałam, Boże, znowu coś się wydarzyło i znowu, i znowu. Życie takie jest, że są super momenty, jesteśmy w tak zwanym piku, ale też życie się składa z tych dołów i nie da rady ich wyeliminować. Ale na zmiany musimy być zawsze gotowi. Tak, prawda? Zmiany są dobre. Dobre. Kiedy pływaliśmy tą łódką, jeszcze ciągle to bo tak piękny pamiętam, to był piękny czas. Dzień, piękne tak. Słońce, była z nami Marysia Sadowska, także jest gościem była, w tym cyklu. Grała, śpiewała. Śpiewała z Adrianem. To, był tak cudowny czas. Bez żadnego napięcia, bez jakiejś presji, nikt nic nie musiał. To był tak dobry energetycznie dzień. Powtórzymy to. Bardzo ci za ten dzień dziękuję. Ja ci też dziękuję, że byłaś z nami. Powtórzymy to. Dobrze. I teraz chciałem porozmawiać o twoim ciele, bo tak rozmawialiśmy sobie z Asią, że ty masz takie piękne ciało. I Asia mówi, zobacz, Dorota wygląda jakby nigdy nie była w ciąży. A dla kobiet jest to kłopot, bo boją się, że to ciało im nie wróci do formy. Jak ty sobie z tym poradziłaś? Ja urodziłam Hanię, jak miałam 32 lata. Oczywiście brzuch był ogromny, miałam ogromny brzuch, to nie był malutki. Przytyłam 17 kg, ale naprawdę miałam przegigantyczny brzuch. I ten brzuch, co prawda zgubiłam tkankę tłuszczową, ale skóra na brzuchu jest rozciągnięta, ona już nigdy nie będzie taka, jak była. I pomimo tego, że brzuch jest płaski, to ta skóra jest na brzuchu luźna. I jestem z tego dumna. Jestem z tego dumna, ponieważ z tego brzucha wyskoczyła tak cudowna istota. Jest to problem dla kobiet później. Żeby dojść potem do formy. Tak, jest to trudne. Jak ty sobie poradziłaś z tym? To długo trwało. Ja miałam strasznego baby bluesa, który długo trwał. Nie mogłam sobie z nim poradzić, więc to też gdzieś mi tam... dołki troszeczkę, tak? Takie dołki, tak. Nazwijmy to takie epizody depresyjne? Takie epizody dosłownie depresyjne. Baby blues to obniżenie nastroju po porodzie, które występuje u 80% kobiet. Najczęściej pojawia się od 3 do 5 dni po tym, jak dziecko przyjdzie na świat i znika samoistnie po 2 tygodniach bez potrzeby pomocy medycznej. Z czego wynika? Najprawdopodobniej ze spadku wysokiego stężenia estrogenów i progesteronu, które powodują zaburzenia nastroju. Dodatkowo bezsenne noce i wyczerpanie również pogłębiają uczucie przygnębienia. Cieszę się, że trafiłam na dobrą panią psycholog, która fajnie mnie poprowadziła i jakoś mi się tak, wiesz, udało z tego powoli, ale wyjść. No ale, wiesz, odpowiednie odżywianie, witaminy, dużo spacerów. Kupiłam wózek taki do biegania. Ach, wózek biegowy. Tak, kupiłam wózek biegowy i sobie truchtałam.
Najpierw robiłam marszobiegi, trochę biegałam, trochę szłam, znowu trochę biegałam, trochę szłam. I tak tydzień po tygodniu zaczął mi ten organizm, wiesz, ładować się od środka. Figura zaczęłam taka być przede wszystkim bardziej gibka, żwawa, miałam więcej energii, a potem zaczęło się to przekładać na wygląd. I wróciłam na siłownię, zaczęłam treningi. Właśnie, ty byłaś modelką, byłaś też mistrz, to także też... Dbałam o siebie bardzo. Dbałaś o siebie, właśnie. Tak. I to jednak... Taki plus też z tych, mówimy, konkursy piękności, ale to jest super, bo dbasz o siebie, masz tą świadomość własnego ciała. Tak, mam świadomość własnego ciała, bardzo o to ciało dbam i staram się o nie dbać zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. To jest bardzo ważne. Dorota, well-being możemy rozpatrywać na bardzo wielu płaszczyznach, ale taką ważną płaszczyzną jest bycie mamą. To jest najcudowniejsza rzecz, historia, sytuacja, która mi się w życiu przytrafiła, która zmieniła mnie całkowicie. Jeju, jak to było, jak jej nie było? Przecież moje życie nie miało sensu. Naprawdę ja to czułam. Nie mówiłam tego dlatego, że teraz mam jakieś zadania, tylko ja to naprawdę czułam. Ludzie mi to, kobiety, matki mi to opowiadały, zanim urodziłam, ale nie jesteś w stanie tego poczuć, tego zrozumieć, jak tego nie doświadczysz. To jest tak... Niesamowite uczucie, tak piękna, bezwarunkowa miłość. Nie chcę powiedzieć, że to wszystko jest kolorowe, różowe, żeby to nie było tak, że nie ma wyzwań właśnie też, no bo są nieprzespane noce, choroby i tak dalej. To wszystko jest w tym, ale ten uśmiech, to pierwsze słowo, to mama, te sytuacje cudowne, te pierwsze kroki, wszystko rekompensują. Są piękne momenty, ale są także... trudniejsze, trudne noce i zastanawiamy się nad twoim samodzielnym macierzyństwem. Nie mówię samotnym, bo już jest tata. Tak, jest ale tata. Samodzielne macierzyństwo, ale jednak sama praca, pogodzenie obowiązków. Jak ty sama ten świat ogarniasz? Logistyka to u mnie podstawa. Wszystko, słuchajcie, da się poukładać, ale o wszystkim trzeba pamiętać. Ale podobno my kobiety jesteśmy w tym ekspertkami. No, tych wątków życiowych jest mnóstwo. Jest grafik rozpisany na miesiąc i na tydzień. Hani plan lekcji, mój plan pracy. I to nie jest tak, że jestem tutaj supermenką i sobie wszystko mega ogarniam. Nieraz jest tak, że jestem tak sfrustrowana, że po prostu ryczę. Naprawdę jest mi ciężko. Czasami są takie sytuacje, że jestem w pracy, ona nagle jest chora i w ogóle co teraz? Znikąd pomocy, więc muszę to jakoś ogarniać. Mam przyjaciół, jest też Hani tata, moja mama, która czasami pomaga, mieszka na Roztoczu, ale jeżeli jest potrzeba, to przyjeżdża. Ale ogarniamy, naprawdę ogarniamy. Ale muszę powiedzieć, że głowa jest przebodźcowana. A czy takie miejsce, jak jesteśmy teraz w Studio Sante, w spa, czy odpoczywasz, jakie masz doświadczenie, czy to daje ci takie oczyszczenie umysłu i ciała? Wychodzisz z takiego miejsca i po prostu masz tak jakby nowe ciało. Ja to tak odbieram, ja tak to odczuwam. Masaże regularnie. Tak? Najbardziej masaż twarzy i głowy. A to ciekawe bardzo. Tak. Mało jeszcze popularne. Mało popularny, natomiast my na głowie mamy przecież mnóstwo mięśni. To nie jest tylko czaszka i skóra. Tam są mięśnie, które też są ponapinane. A jak masz tyle bodźców, tyle rzeczy musisz ogarniać, ciągle wiesz... Na przykład dzisiaj muszę być cały czas tutaj ponapinana, znaczy muszę, chcę, ale chcę, żeby ładnie wyglądać i tak dalej. Ta skóra jest, te mięśnie na twarzy są ponapinane, więc później, wiesz, to wszystko schodzi, to wszystko jest przemęczone. Więc ja uwielbiam masaże głowy, stosuję też wtedy oleje, proszę zawsze o te oleje i masaże twarzy. One są genialne i one chyba najlepiej na mnie działają. Na to dobre samopoczucie, o którym mówisz, mają wpływ też ludzie, którymi się otaczamy. Jestem ciekawy, jakie ty masz z tym doświadczenia, czy na przykład starasz się otaczać ludźmi, którzy w jakiś sposób cię wznoszą, dają ci dobrą energię. To jest fajny temat, ponieważ bardzo długo uczyłam się kończyć toksyczne relacje. Miałaś kłopot z takim, tak? Miałam z tym kłopot. Bo jesteś osobą miłą i sympatyczną. Ja do wszystkich jestem miła, otwarta, sympatyczna. Z każdym chcę się zaprzyjaźnić. I to jest niebezpieczne, że jeżeli ktoś mi daje fajne sygnały, jest miły też, taki serdeczny i w ogóle od razu się nawiązuje. To czemu nie być takim? Od razu, wiesz, otwieram serce, a często się okazuje, że tam że intencje tej drugiej osoby nie są do końca dobre. Jest to później, zamienia się właśnie w taką relację toksyczną i ciężko mi było się z tego często wyplątać. Powiem ci tak szczerze, że kiedyś otaczałam się naprawdę wieloma osobami. Teraz w moim życiu prywatnym jest ich naprawdę niewiele.
Nie wiem, czy to jest taki etap. Mam 42 lata, jestem dojrzałą kobietą. Mam mnóstwo swoich spraw, praca, Hania, obowiązki. Ale też ta wąska grupa to jest grupa takich osób, które naprawdę są w moim sercu po prostu, którym ja naprawdę ufam, za których też skoczyłabym w ogień, z którymi się wspieramy nawzajem i działa to w dwie strony, nie tylko w jedną. Bo to, że ktoś ma jakieś takie toksyczne zachowania, wcale nie znaczy, że jest złym człowiekiem. Może sobie często nie zdawać sprawy z tego, że to nie jest fajne. Więc rozmawiam. Rozmawiam i mówię o tym, co ja czuję, że to mnie obciąża, że to mnie... To sprawia, że ja czuję jakieś napięcie, nie chcę tego czuć, że chcę robić coś dla kogoś na przykład od siebie, a nie chcę, żeby ktoś to wymuszał. To ładne, co mówisz, bo czasem właśnie ludzie, których możemy nazwać bardzo ogólnikowo toksycznymi, często to są dobrzy ludzie w środku, tylko trzeba im to uświadomić, pomóc im zdjąć, żeby to opadło wszystko i wydobyć z nich to dobro, które w nich jest w środku. Że oni nic nie muszą, że nie muszą walczyć, że nie muszą manipulować, że ja jestem i chcę być i chcę z siebie dać jak najwięcej. Jednym z takich filarów dobrostanu jest odpoczynek, regeneracja. Mamy często bardzo stresującą pracę, często do późnych godzin albo od bladego świtu. My tu byliśmy mówieni na nagranie o 7 rano. Tak. Więc jak ty się relaksujesz? Jak ty wypoczywasz? Sen to podstawa. Sen to twoja podstawa? Sen to podstawa. Nauczyłam się i polecam wszystkim 20-minutowe drzemki. Ale nie więcej niż 20 minut. I nawet jak nie zapadniesz w głęboki sen, tylko to jest taki, ale wiesz, kiedy tak taki stan delikatnie, alfa. Tak? Słuchaj, to po tych 20 minutach wstajesz, jeszcze ja lubię kawę, więc mocne espresso i słuchaj, mogę po prostu, tak jakbym się obudziła po naprawdę takiej sytej nocy. Polecam to wszystkim, to jest świetne. Też polecam, kiedyś realizowałem taki program cykliczny, teleturniej, nagrywaliśmy wiele odcinków dziennie i w środku dnia, kiedy była ta przerwa obiadowa, to ja miałem pół godziny dla siebie, poduszkę z sobą, ja miałem też koc, tak? Ja to samo. Zatyczki do uszu. Tak, słuchaj, i po spanie. Prostu, tak, tak. Pół godziny dla siebie. I jak jest ciężki, czasami jest tak, że mam dyżury do późna w nocy i później poranek, więc naprawdę nie mam czasu się zregenerować, to właśnie stosuję tą metodę i w przerwie w pracy po prostu ucinam sobie komara. Krótkie drzemki, czyli power naps, niosą ze sobą wiele korzyści zdrowotnych. Badania wykazały, że jeżeli je stosujemy, jesteśmy bardziej uważni, mniej drażliwi, dodatkowo łatwiej wykonujemy nowe zadania. Również wyostrzają one pamięć. Co jest ważne w krótkich drzemkach? To, żeby były krótkie. Nie powinny trwać dłużej niż godzinę, a najlepiej, jeżeli trwałyby 15 do 20 minut. Jeżeli są zbyt długie, bądź też są zbyt późno w ciągu dnia, wtedy zaburzają nasz rytm okołodobowy i może być nam trudniej zasnąć wieczorem. Porozmawiajmy jeszcze o spełnieniu, bo tak w twoim kontekście się nad tym zastanawiałem. To jest też jeden z aspektów dobrego życia. Czy ty mogłabyś być szczęśliwa bez pracy, która daje ci satysfakcję? Nie. Dlatego, że praca jest moją pasją. Ja się bardzo dobrze czuję. Mamy to szczęście. Tak, mamy ogromne szczęście. To tak jakby mi ktoś zabrał pasję. Bo gdybym wykonywała pracę, której nie lubię, no to jaki problem? I jeszcze jeden bardzo ważny temat. To kwestia choroby, nowotworu. Ty się bardzo otworzyłaś też publicznie na tę kwestię. Sama przeżyłaś i leczyłaś się i mówiłaś ludziom, jak bardzo ważne jest badanie. Niby to wszyscy wiemy, ale wciąż się nie badamy. I teraz co z tym, jak to ludziom powiedzieć? Co z tym zrobić? Słuchaj, robię różne rzeczy i to jest bardzo trudne. Ja w ogóle jak się dowiedziałam o tym, że mam głuz w piersi, że to nowotwór, nikomu o tym nie mówiłam. Ale przyjaźnię się z jedną z dziennikarek i dzwoniłyśmy się prywatnie. I mówię, że mam taki problem. I Magda mówi, Dorota, ty musisz o tym powiedzieć. Kto by pomyślał, że ty, uśmiechnięta, radosna i spotyka cię taka sytuacja, to może być dla wielu kobiet i motywacja do tego właśnie, żeby się leczyć, żeby się nie poddawać, żeby się badać. A później okazało się, że to była bardzo dobra decyzja, że dzwoniły do mnie koleżanki z pracy i mi dziękowały za to, że się otworzyłam i że o tym powiedziałam. Ostatnio miałam bardzo poważną rozmowę z moją panią, która uczy mnie angielskiego online. Też opowiedziałam jej o tym i wyobraź sobie, że poszła. Naprawdę, tak, zgadzać się, i cudownie. Poszła. Tak, i poświęciłyśmy chwilę z mojej lekcji i ja jej to wszystko szybko opowiedziałam i poszła i się zbadała, słuchaj. Zachęcamy państwa do badań, to bardzo, bardzo ważne. Bardzo prosimy, naprawdę. Zróbcie bardzo to, panie, ważne. Dla siebie.
kobiety z mutacją genu BRCA mają wyższe prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi. Mają też realny wpływ na swoje zdrowie. Poza regularnym badaniem się, mogą też wpłynąć na swoje zdrowie stylem życia. Co jest ważne? Po pierwsze, utrzymywanie zdrowej wagi, to znaczy BMI poniżej 25 poprzez aktywność fizyczną i zdrową dietę. Jeżeli chodzi o dietę, mówimy tutaj o unikaniu fast foodów oraz smażonego jedzenia i korzystaniu ze zdrowych tłuszczy, takich jak awokado, oleje, ryby, pestki czy orzechy. Unikajmy też słodzonych napojów, alkoholu, węglowodanów przetworzonych, czyli ogólnie słodyczy, a pijmy więcej wody. Co to jest, powiedz Doroto, dobrostan? Jak ty rozumiesz w twoim życiu dobrostan, to well-being, o którym mówimy, co to jest? Spokój. Dla mnie też. To jest, tak, to jest poczucie spokoju. Doroto, ja ci bardzo, bardzo dziękuję za to, że byłaś z nami. Dziękuję ci za to, że opowiedziałaś, czym dla ciebie znaczy well-being i jak dobrze żyć. I dla ciebie upominek od studia, Sandra, z podziękowaniem, zaproszeniem tutaj do tego pięknego miejsca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrego życia. Dobrego życia i do zobaczenia na łódce. Do zobaczenia. Buziaki, dzięki, pa.